Jest to wystawa poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich polityków, któremu Polska zawdzięczała swoją niepodległość. Zapraszamy na tą wystawę przede wszystkim młodzież, bo młodzież naprawdę ma znikomą wiedzę na temat tego wybitnego męża stanu i polityka. A stoimy akurat przed takim specjalnym działem poświęconym marszałkowi Piłsudskiemu w Bydgoszczy, bo jak wiadomo, marszałek Piłsudski był w 1921 roku w czerwcu, dwa dni w Bydgoszczy, maszerował ulicą Dworcową, odbierał defiladę na Placu Wolności, był w bydgoskiej szkole podchorążych, był w fotelu pod Orłem i to są właśnie dokumenty udostępnione dzięki ogromnej życzliwości bydgoskich instytucji Pomorskiego Muzeum Wojskowego, Archiwum Państwowego i Muzeum Okręgowego imieniem Leona Poczobowskiego w Bydgoszczy. Są rzeczy zresztą unikatowe, nie wszyscy wiedzą, że na przykład w Bydgoszczy, to są dokumenty, że na przykład w Bydgoszczy przy szkole podchorążych był posadzony przez marszałka Śmigłego Rydza dąb i on po dziś dzień się znajduje. Pokazujemy również dokumenty, które świadczą o tym, że wiele zabytek, pamiątek po Piłsudskim zostało przez Niemców zniszczonych, jak na przykład tablica na dworcu głównym w Bydgoszczy. Czy trzeba się zapisywać, czy wystarczy po prostu przyjść, jeśli tak, to kiedy? Jeżeli zbiorowo, to trzeba się niestety zgłosić. Trzeba zgłosić swój pobyt. A jeśli osobiście, to w jakie dni? Jeśli osobiście, to jak muszę tu dokładnie przeczytać, w poniedziałki od 10 do 14, wtorki i środy od 14 do 19. Dziękuję.